A na tym tweetie było pokazane, jak Grzegorz Braun bierze gaśnicę i zaczyna atakować świece hanukowe i rozpylił ten pył w całym Sejmie, co zresztą na pewno widzieliście, bo już wszyscy ten filmik widzieli. Co ja myślę na temat tego wydarzenia. Nie powinno ono mieć miejsca, Grzegorz Braun nie powinien był chwytać za gaśnicę i robić tego wszystkiego, co wielokrotnie widzieliście na filmach. Co do samej Hanuki, według mnie nie powinno jej być w polskim Sejmie, gdyby to ode mnie zależało, to ona by się nie odbyła. Pierwsza hanuka w polskim Sejmie była chyba z 17 lat temu, około 2006 roku za pierwszych rządów pis -u. Wcześniej jej nie było. Nikt nie miał o to pretensji. Podobnie w Knesecie w Parlamencie Izraela nie ma. Dzielenia się opłatkiem, nie ma śpiewania kolęd i nikt nie ma o to żadnych pretensji. Nie było, nic złego by się nie wydarzyło, gdyby Hanuki w Polsce nie było w Sejmie. Natomiast była, tak marszałek chłownia zadecydował i należało się z tym pogodzić. Można było zrobić na ten temat konferencję prasową, napisać jakiś list, nie wiem, z oburzeniem, cokolwiek, natomiast no, nie można było wpadać z gaśnicą. Tam jeszcze po drodze przecież zaatakował pewną panią, która próbowała bronić tej menory. On przecież mógł ją krzywdę jej zrobić, tą gaśnicą. Nie wiadomo było, jak to zadziała, więc to było po prostu niewłaściwe. Do tego to, to, ta, ten, ten czyn no, wywołał wiele naprawdę bardzo istotnych spraw. No, rzecz pierwsza: jeżeli komuś nie podoba się Hanuka w Sejmie, to powinien działać w kierunku takim, żeby jej nie było. Na no, jaki będzie efekt w wyniku interwencji Grzegorza Brauna? Wątpię, żeby jakikolwiek marszałek w przewidywalnej przyszłości odważył się na niezrobienie tej Hanuki, bo od razu go skleją z akcją Grzegorza Brauna. Każdy, kto teraz, będąc kolejnym marszałkiem Sejmu, powie, nie, w tym roku nie robimy Hanuki w Sejmie, to mu powiedzą, że stoi po tej samej linii tego sporu, co Grzegorz Braun. I Grzegorz Braun ruszył z gaśnicą i próbował to powstrzymać, to mu się nie udało, to teraz nowy marszałek innymi metodami robi dokładnie to samo. Więc pierwszym skutkiem jest to, że ta Hanuka w Sejmie zostanie już naprawdę na bardzo długo. Punkt drugi. Israel. Przez ostatnie tygodnie, z powodu ataków na, na Gazę, ma naprawdę bardzo słabą prasę na całym świecie. Jest mnóstwo protestów, tam jest ludobójstwo w obydwu w dwóch kierunkach. Tak? Hamas dokonuje ludobójstwa, Armia Izraela dokonuje ludobójstwa. Tam są straszne rzeczy. Straszne rzeczy się tam dzieją podczas tego konfliktu. I Izrael naprawdę jest atakowany za okrucieństwa, których się tam dopuszcza. I w momencie, w którym są naprawdę w defensywie, bo mnóstwo ludzi ich atakuje, oni teraz zostali prezent. Bo nagle po całym świecie się to rozniosło, bo to nie jest tylko coś, co zrobiło się głosnie w Polsce. To media na całym świecie pokazywały Grzegorza Brauna z gaśnicą. Wszędzie poszedł przekaz, że w Polsce jest antysemityzm, że Żydów tu się traktuje gaśnicą w polskim parlamencie i że oni się teraz tak naprawdę bronią i można mogą sobie więcej pozwolić. To nie jest dobre. W sensie to się nie przysłużyło sprawie, której, rozumiem, próbuje się przysłużyć Grzegorz Braun. Dalej. Jeżeli dopuszczamy sytuację, że można fizycznie zaatakować czyjeś obrzędy religijne i że to jest spoko, jeżeli nam się nie podobają, to dopuszczamy, żeby inni atakowali nasze obrzędy religijne. Jeżeli w Polsce w ostatnich latach dochodziło do aktów yy, agresji względem osób wierzących, czy próbowano rozbijać jakieś uroczystości religijne, to były katolickie uroczystości religijne. I Grzegorz Brown, dokonując tego czynu dał argument, że jak wy możecie, a to my też możemy. I ciężko teraz będzie yy, krytykować to, jeżeli ktoś w symetryczny sposób zaatakuje na przykład jakąś mszę świętą, czy procesję Bożego Ciała. Kolejna rzecz. Cała Konfederacja na tym bardzo straci. Raz, że są olbrzymie straty wizerunkowe, to znaczy będziemy teraz przez jakiś czas postrzegani jako osoby od tej gaśnicy, że to nas definiuje. W ten sposób będą ludzie na nas patrzeć. Dwa, że będziemy mieli konkretne mierzalne straty. No rzecz pierwsza, Grzegorz Braun prawdopodobnie zostanie wykluczony z Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która jest ważną komisją. Tam będą się toczyły te wszystkie debaty na temat chociażby nowych traktatów unijnych. Do tej pory na posiedzeniach tej komisji Grzegorz Braun wykonywał mnóstwo dobrej roboty, bardzo często zabierał głos, krytykował te nowe traktaty i teraz jak go wykluczą, bo myślę, że go wykluczą, to nie będzie mógł tego robić. Ta komisja byłaby lepszą komisją, gdyby on w niej był. No to już go nie będzie. Rzecz druga. Jest bardzo prawdopodobne, że z prezydium Sejmu zostanie odwołany Krzysztof Bosak. Lewica złożyła już wniosek o odwołanie ze stanowiska wicemarszałka Bosaka. Ka PiS ustami Kaczyńskiego powiedział, że ten wniosek poprze. Po czym dzisiaj Szymon Hołownia zasugerował, że jeżeli my nie wykluczymy Grzegorza Brauna z klubu konfederacji, to on również ten wniosek poprze. To nie jest dobre. W sensie my potrzebujemy tego wicemarszałka. To raz, że z powodów prestiżowych jest ważne, dwa, że buduje pozycję polityczną Krzysztofa Bosaka, trzy, jest niezwykle ważne, żebyśmy dobrze wiedzieli, co się dzieje w prezydium Sejmu, bo tam są ustalane porządki obrad, tam jest wiele ważnych informacji i my tego wicemarszałka potrzebujemy. I być może w wyniku aktywności żebrał, Brauna po prostu go stracimy. Jest to daleko idące. Działanie na szkodę naszej partii. Kolejna rzecz. No, wykonaliśmy w trakcie tego posiedzenia trochę, tak mi się wydaje, dobrej roboty. Krzysztof Bosak miał bardzo dobre wystąpienie po ekspoze Tuska. Grzegorz Brown miał bardzo dobre, dziesięciominutowe wystąpienie. Cała sala sejmowa wielokrotnie zanosiła się śmiechem, jak tam opisywał pewne relacje pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim. Nawet Tuskowi się do pewnego momentu podobało, dopiero kiedy zaczął obrażać Tuska, to to przestało mu się tak podobać. Ten uśmiech znikł z twarzy Tuska, ale przemówienie było naprawdę inteligentne, było dobre, było zabawne i zostało przykryte całkowicie interwencją w sprawie Hanuki. I to było zupełnie niepotrzebne. Gdybyśmy po tych dwóch dniach zostali z naszą krytyką ekspozy na Morawieckiego, a potem Tuska, no to nasz wizerunek by na tym się wzmocnił, byśmy byli zapamiętani z dobrych, merytorycznych przemówień, w których krytykowaliśmy Tuska i Morawieckiego, a taki jedyna rzecz, która po tym zostanie, no to interwencja z gaśnicą, tak, z naszych przemówień już nic nie zostanie, nikt ich nie zapamięta, nikt nie będzie do nich wracał, będzie tylko Brown i jego gaśnica. I to również nie jest dobre. Dlatego dzisiaj zwołaliśmy dodatkowe posiedzenie klubu Konfederacji, złożyłem wniosek o ukaranie Grzegorza Brauna. Z tych powodów które wymieniłem, zaproponowałem karę w postaci zawieszenia w prawach członka klubu oraz zakaz wystąpień na mównicy sejmowej. Obydwa, obydwie kary są na czas nieokreślony, to znaczy jeszcze nie wiemy, kiedy się zakończą. I, i to jest jeszcze bardzo ważny wątek: Szymon Hołownia próbował szantażować nas, ponieważ ogłosił, że jeżeli nie wykluczymy Grzegorza Brauna z klubu, Konfederacji, to on poprze wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka. Czyli puścił do nas wyraźny sygnał. Odwołajcie Brauna, wykluczcie go z klubu Konfederacji. To my wtedy pozwolimy Wam zachować Krzysztofa Bosaka jako wicemarszałka. No to jest ordynarny szantaż. Ja nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek nas w ten sposób szantażował. Więc jeżeli Szymon Hołownia chciał jakoś pomóc Grzegorzowi Braunowi, żeby ten nie został wyrzucony z Konfederacji, to tak udało się Hołowni pomóc Braunowi. Nie będziemy ulegać tego rodzaju naciskom, nie będziemy ulegać tego rodzaju szantażom. Tylko i wyłącznie Klub Konfederacji będzie decydował o tym, kto w tym klubie jest. Szymon Hołownia nie jest w naszym klubie i nie będzie nam wydawał poleceń, nie będzie nam szantażował, nie będzie nam mówił, kto w tym klubie ma być, a kto nie. To jest tylko i wyłącznie nasza decyzja i nie ugniemy się w tej sprawie, nawet jeżeli będzie to kosztowało stanowisko wicemarszałka dla Krzysztofa Bosaka.